Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z BMW 3GT. Tym razem będzie to test. Jeżeli chcecie dowiedzieć się co nieco na temat usterek, silników, no to zapraszam do drugiego filmu, który podlinkuję w pierwszym komentarzu. Zaczniemy tym razem od wnętrza. Fotele są wygodne, mają całkiem przyzwoite trzymanie boczne i oczywiście też duży zakres regulacji, jak na BMW przystało. Miejsca z przodu jest w sam raz, jak na segment D oczywiście, ale trzeba pamiętać o tym, że ze względu na to, że silnik jest cofnięty w komorze silnika, to deska rozdzielcza tutaj przy kolanach jest dosyć masywna, no i to musicie wziąć też pod uwagę. Spasowanie niestety pozostawia trochę do życzenia, nie jest to poziom na pewno E46, nie jest to też poziom E90, no ale tak jest we wszystkich markach, że ta jakość niestety spada. Ale za to macie ładne czerwone kolorki i ciekawszą aranżację ogólną wnętrza. Coś za coś. Samochód ma bardzo bogate wyposażenie, dostępne są co ciekawe trzy wersje stylistyczne. Kiedyś była dostępna wersja zwykła i z M-pakietem. W tym modelu macie wersję Sportline, Luxury Line oraz M-Sport. Najciekawsze elementy wyposażenia to m.in. elektrycznie otwierany spoiler na tylnej klapie bagażnika, układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganiem, adaptacyjne reflektory LED, napęd X-Drive na 4 koła, wyświetlacz HUD, który wyświetla na szybie informacje z nawigacji, system monitorowania martwego pola. Ciekawą opcją jest też regulacja charakterystyki prowadzenia. Macie do wyboru tryby Eco Pro, Comfort, Sport i Sport Plus. Regulujecie zawieszenie, amortyzatory, tak naprawdę skrzynie, układ kierowniczy i reakcję przepustnicy na wciśnięcie gazu. W zależności od tego, jakie macie auto, niektóre elementy z tej układanki mogą nie dać się regulować, na przykład jeżeli macie manual, no to nie ustawicie trybu skrzyni biegów, jeżeli macie auto z amortyzatorami tradycyjnymi, no to nie ustawicie ich twardości. Dużym plusem tego auta jest bagażnik z otwieraną szybą, czyli jest to tak naprawdę liftback, dzięki temu macie znacznie lepszy dostęp do bagażnika. Co ciekawe też, jeżeli chodzi o miejsce na tylnej kanapie, jest jego zaskakująco dużo jak na segment D, więcej niż w tradycyjnej trójce, także to też jest na plus w tym aucie. Plusem jest też precyzyjny układ kierowniczy, ma taką lekką sztuczność, moim zdaniem w przypadku E90 poprzednika ten układ był precyzyjniejszy, mi bardziej leżał, tutaj jest troszeczkę taki, lekko jest poczucie sztuczności, ale reaguje fajnie, samochód się prowadzi precyzyjnie, więc jak na nowoczesne auto uważam, że spoko. Skrzynia biegów w tym przypadku jest manualna, ale automat warto wybrać, bo jest on dość niezawodny, ma 8 biegów i jest też bardzo szybki, zdecydowanie szybszy niż w E90 czy w E46, bo te skrzynie jak na dzisiejsze standardy automatyczne już nie są za szybkie. Zawieszenie zestrojono lekko sztywno, typowo dla BMW. Jeżeli macie wymagania takie, że chcielibyście auto bardziej komfortowe, no to musicie dołożyć kasę, wziąć piątkę F10, ewentualnie wybrać egzemplarz z amortyzatorami regulowanymi, ale te będą z kolei droższe przy ewentualnej naprawie. Silnik w tym egzemplarzu to dwulitrowa jednostka turbo o mocy 245 koni mechanicznych, auto ma 5,8 sekundy do setki. Oczywiście nie brzmi tak fajnie jak w poprzednich generacjach sześciocylindrówki, ale co do osiągów nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń, uważam, że to są bardzo dobre sportowe osiągi. Spalanie w przypadku takiego silnika to od 8,5 do 12,5 litra na 100 km. W tym odcinku to by było na tyle, dzięki za oglądanie, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Komentujcie, jeżeli macie takie auto, mieliście, chcecie mieć lub po prostu chcieliście wyrazić opinię na ten temat, zachęcam do tego gorąco. I oczywiście widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!